Państwo polskie wydało w ciągu ostatnich 3 lat miliard złotych, czyli 250 milionów dolarów na likwidację chociażby kopalni Krupiński. Z punktu widzenia tylko rachunku ekonomicznego, to jest po prostu zbrodnia na majątku państwa. Obok ówczesnego dyrektora kopalni, proszę pana, zasiadł ówczesny premier naszego rządu razem z panią wicepremier i huśtali się, wie pan, w rytm Szładzieweczka i innych pozostałych śląskich szlagierów, bawiąc się z górnikami. Nikomu do głowy nie przychodziło to, że ta kopalnia może rok później być postawiona, wymieniona w wykazie kopalń przewidzianych do likwidacji. Kiedy nastał rząd PiS-u, oni po prostu zrealizowali to, co postanowiła Platforma. Postanowili zlikwidować kopalnię Krupiński, bezkrytycznie. Zaczęła się bardzo intensywna likwidacja kopalni. Podkreślam słowo bardzo intensywna, ponieważ do dziś istnieje bardzo wiele kopalń w Polsce, gdzie zatrzymano wydobycie, a kopalnie dalej istnieją. I zawsze zazdrościłem tej kopalni nowoczesności. Mieli doskonałe urządzenia w zakładzie przyłączy węgla, mogli wzbogacać węgiel energetyczny, węgiel koksowy, rzadkość w polskim górnictwie. A na Krupińskim już nie ma nic. Krupińskiego nie ma, jeśli nie ma śladu. Ktoś się strasznie wstydzi tego, co zrobiono z kopalnią Krupińskim, tym bardziej, że... I teraz jest interesujące, że po pierwsze, pod ziemią zostało 700 milionów ton węgla. Wystąpił do walnego zgromadzenia, czyli do ministra, o zgodę na to, ażeby kopalnię przeznaczyć do likwidacji na skutek prognozy, proszę pana, ekonomicznej, którą był świstek papieru zastępcy naczelnika wydziału, proszę pana, w jednym z banków, który kredytował kopalnię Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tym roku świat przekroczy 8 miliardów 400 milionów wydobycia węgla. Polska ma w tym wydobycia 52 miliony, czyli mniej niż 0,4%. Świat zwiększa wydobycie, świat zwiększa zużycie, a Polska poprzez likwidację tych 52 milionów ton i ich w energetyce ma zbawić ten bilans emisji w świecie. Niemiecki sektor węgla brunatnego został wsparty przez tamtejszy rząd kwotą prawie 2 miliardów euro. A ile polski rząd dopłaca do zamykania polskich kopalń? No więc te nakłady są wyliczone na 7 miliardów złotych do roku 2027. I taka jest kwota. No, wie pan, tylko tu podjął pan bardzo ciekawą kwestię, wie pan. Bo to są środki, które budżet państwa kieruje bądź do spółki restrukturyzacji kopalń w celu fizycznej likwidacji, bądź na odprawy, które na szczęście już nie są w takiej skali, że tak powiem, udzielane, ludzi, którzy odchodzą z górnictwa, ale też i na takie cele, jak no, trwające przez 30-40 lat odwadnianie nieczynnych kopalń, usuwanie szkód górniczych. To są rzeczy, które będą trwały latami. Natomiast, wie pan, wśród tych wszystkich wydatków, które państwo polskie poniosło na likwidację polskiego górnictwa, zwłaszcza ostatnie 3 lata mają taki wyjątkowo symboliczny charakter. Państwo polskie, przypomnę i przytoczę tu bardzo konkretny przykład, wydało w ciągu ostatnich 3 lat miliard złotych, czyli 250 milionów dolarów na likwidację chociażby kopalni Krupiński, która w ogóle nie musiała być zlikwidowana, a nawet jeśli miała być w niej zaprzestane wydobycie, to byli tacy, którzy chcieli ją od państwa kupić, co właściwie spowodowałoby między innymi to, że po pierwsze państwo nie musiałoby wydawać pieniędzy na likwidację tej kopalni, a wydało, a poza tym no, powstałaby produkcja węgla na poziomie około 2 milionów ton, co znowu zmniejszyłoby import węgla do Polski. Także mówię o tym dlatego, żeby państwu uzmysłowić, że dotujemy polskie górnictwo w zakresie redukcji wydobycia i likwidacji kopalń
w wielu przypadkach marnując pieniądze, nie tylko z punktu widzenia bilansu energetycznego kraju. Poruszył Pan kwestię kopalni Krupiński. 1 lipca 2023 roku formalnie zakończono likwidację kopalni Krupiński. Dlaczego ta kopalnia została zlikwidowana? I tego nikt nie wie, tego ja nigdy nie będę wiedział, bo nie wiem. Chyba, ale to jest temat na naprawdę poważną rozmowę, bo to jest wręcz symboliczna sytuacja. Kopalnia Krupiński to jest czwarta najnowsza kopalnia w Polsce. Najnowszą kopalnią jest kopalnia Budry, którą ja mam na sumieniu. I wybudowanie następną była... Na sumieniu wybudowanie kopalnia Budry cały czas... No istnieje, no istnieje i będzie istniała. Znaczy doprowadziłem do jej uruchomienia razem z zespołem ludzi. Natomiast no byłem i pierwszym dyrektorem w zakresie wydobycia węgla. Natomiast drugą młodszą kopalnią była kopalnia Morcinek, ta na granicy polsko-czeskiej, która została zlikwidowana w roku 1998. Trzecią młodszą kopalnią jest kopalnia Bogdanka, no, która też będzie istniała i to najdłużej chyba w Polsce. A czwartą najnowszą kopalnią była kopalnia Krupiński, w której wydobycie tak naprawdę na skalę przemysłową wydobyto w roku 1984. Za kwotę prawie 400 milionów dolarów. Tyle kosztowała kopalnia Krupiński. 400 milionów dolarów. Uruchomiło się wydobycie na Barburkę 83 roku. W 1984 rozwinęła się wielkość wydobycia. I powiem panu szczerze, obserwowałem tą kopalnię, no, pracując w kopalniach sąsiednich, wtedy Sośnica, później Budryk, i zawsze zazdrościłem tej kopalni nowoczesności. Mieli doskonałe urządzenia w zakładzie przyłączeń węgla, mogli wzbogacać węgiel energetyczny, węgiel koksowy, rzadkość w polskim górnictwie. I proszę pana, pierwszy raz, że tak powiem, utrzymałem sygnał o tym, że coś się źle dzieje koło kopalni Krupiński w czasie, kiedy miałem zaszczyt być ministrem. Proszę sobie wyobrazić, w roku 1997 ówczesny prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przewodniczący Rady Nadzorczej w tej Jastrzębskiej Spółce Węglowej napisali do mnie pismo, w którym poprosili o to, żebym się zgodził jako właściciel reprezentujący Skarb Państwa, czyli państwo, wówczas minister przemysłu i handlu, o zmniejszenie obszaru górniczego kopalni Krupiński poprzez oddanie poza obszar koncesyjny złoża węgla koksowego. Dokładnie chodziło o pokład 405/1 zalegający w południowej partii złoża. Tłumaczyli to tym, że nie ma zbytu na węgiel koksowy. No, może w 1996 roku, 5 było wahnięcie, jeżeli chodzi o popyt na węgiel koksowy, ale to były ostatnie lata takie. Ja na to nie wyraziłem zgody. Natomiast już rok później, kiedy przestałem być ministrem, a ci panowie z kolei zostali ministrami, no to zrobili to, o czym powiedziałem, zmniejszyli zasoby i obszar górniczy kopalni Krupiński, likwidując między innymi szyb wentylacyjny, szyb czwarty na kopalni Krupiński, pozbawiając kopalnię Krupiński bardzo bogatych zasobów węgla koksowego. I to był pierwszy przyczynek do tego, że kopalnia Krupiński została na węglach energetycznych, słabych węglach koksowych, o wysokim poziomie zametanowania i co najważniejsze o bardzo wysokim poziomie zanieczyszczenia złoża, sięgającego nawet do 40%. To był początek kłopotów kopalni Krupińskiej, 98. I potem się zaczęło pogrążanie, że tak powiem, w wyniku kopalni, tym bardziej, że zawsze tam był problem z metanem na tej kopalni. Zresztą typowy dla Jastrzębskiej spółki węglowej. Natomiast, wie pan, przełom nastąpił w roku 2000, czy może przełom gospodarczy nastąpił w roku 2015-2014, ale jeszcze odwołam się do takiej sytuacji symbolicznej. Na Barburkę 2014 roku, ja do dziś mam to przed oczami, odbywała się uroczystość barburkowa, taki sławny obiad jubilacki na kopalni Krupiński. I za stołem jubilarskim, obok ówczesnego dyrektora kopalni, proszę pana, zasiadł ówczesny premier naszego rządu razem z panią wicepremier i huśtali się, wie pan, w rytm Szła Dzieweczka i innych pozostałych śląskich szlagierów, bawiąc się z górnikami, obiecując cuda i nie wiadomo co tam jeszcze.
nikomu do głowy nie przychodziło to, że ta kopalnia może rok później być postawiona, wymieniona w wykazie kopalń przewidzianych do likwidacji. Albo już ktoś wiedział, ale tego jeszcze nie ujawniał. Potem nastąpiła zmiana rządu. Tym premierem był wtedy, przypomnę, pan premier Tusk, a wicepremierem pani Bieńkowska. To był taki moment dla mnie najbardziej ironiczny, ponieważ ten sam rząd, wie pan, już zrobił wykaz kopalń przeznaczonych do likwidacji i ówczesny wiceminister, wtedy to się nazywało minister gospodarki jeszcze, sporządził wykaz, który przekazał do Unii Europejskiej, wymieniając kopalnie między innymi Krupiński do likwidacji. Kiedy nastał rząd PiS-u, a ministrem odpowiedzialnym za górnictwo, a czy za politykę energetyczną został minister energii Tchórzewski, a wiceministrem pan minister Tobiszowski, oni po prostu zrealizowali to, co postanowiła Platforma. Postanowili zlikwidować kopalnię Krupiński, bezkrytycznie. Wie pan, no mamy dostęp do dokumentów, które po prostu są żywym dowodem na ten proces. Proszę sobie na przykład wyobrazić, że zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ówczesny zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo to tak elegancko było, prawda, wystąpił do walnego zgromadzenia, czyli do ministra, o zgodę na to, ażeby kopalnię przeznaczyć do likwidacji, na skutek prognozy, proszę pana, ekonomicznej, którą był świstek papieru, zastępcy naczelnika wydziału, proszę pana, w jednym z banków, który kredytował kopalnię Jastrzębskiej Spółki Węglowej, o tym, że kopalnia jest trwale nierentowna. Taki facet postanowił o tym. Oczywiście panowie się ucieszyli, że mają kwit, zrobili na tej podstawie uchwałę zarządu, potem uchwałę Rady Nadzorczej. No i walne zgromadzenie, czyli pan minister Tobiszowski przeniósł kopalnię Krupiński z Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń w celu jej likwidacji. I to nastąpiło dokładnie 31 marca 2017 roku. I od tego momentu, wie pan, zaczęła się bardzo intensywna likwidacja kopalni. Podkreślam słowo bardzo intensywna, ponieważ do dziś istnieje bardzo wiele kopalń w Polsce, gdzie zatrzymano wydobycie, a kopalnie dalej istnieją. Wystarczy pojechać, proszę pana, do Bytomia, do Rudy Śląskiej, nawet do Jastrzębia, nawet, proszę pana, no, Bakoszowy, o którym można to samo powiedzieć, zresztą w tym samym czasie, prawda? Tam jeszcze coś jest, a na Krupińskim już nie ma nic. Krupińskiego nie ma, jeśli nie ma śladu. Ktoś się strasznie wstydzi. Ktoś się strasznie wstydzi tego, co zrobiono z kopalnią Krupińskim, tym bardziej, że. I teraz jest interesujące, że po pierwsze, pod ziemią zostało 700 milionów ton węgla. Mało tego, kierownictwo kopalni na 3 lata przed zamknięciem poszerzyło swój obszar koncesyjny o partię złoża na północ, uzyskując dostęp do kolejnych 170 milionów ton węgla, nową koncesję. I to wszystko nic dla nich było. Bo zostało 700 milionów ton węgla, ale też i pojawiali się inwestorzy. Był taki inwestor brytyjski, firma nazywała się Tamar, nic o niej nie wiem, ale czytałem, który napisał do ministra energii, pana ministra Tchórzewskiego, że chce kopalnię kupić. No powiedziano im, że nie. Był taki inwestor australijski, nazywał się Balamara, który zrobił to samo, napisali papiery, że chcą kopalnię kupić. Powiedziano, że nie. Był taki inwestor niemiecko-szwajcarsko-amerykański, który założył w Polsce spółkę Salesian Coal, zresztą realizowali mój pomysł, którzy nie chcieli kupić kopalni Krupińskiej. Nie chcieli wydobywać złoża kopalni Krupińskiej. Chcieli tylko wykorzystywać część infrastruktury kopalni Krupińskiej do udostępnienia swojego obszaru koncesyjnego w rejonie Orzesza, na który ubiegali się o koncesję. Zadeklarowali, proszę teraz posłuchać, panu ministrowi 100 milionów euro. 100 milionów euro na dofinansowanie kopalni Krupiński do dowolnego zagospodarowania przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Oni sobie co chcieli z tymi pieniędzmi. Oraz zadeklarowali opłatę roczną 120 milionów
zł za dostęp do części infrastruktury, tylko po to, żeby mogli tamtędy wysyłać węgiel na powierzchnię i go na tym zakładzie przeróbczym, gdzie były potężne rezerwy, zresztą od samego początku wzbogacać. Mało tego, nawet wstępną umowę na ten temat zawarto, no, którą po 3 miesiącach ówczesny prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, pan Edward Szlęk, rozwiązał bez uzasadnienia. Nie, bo nie. Oczywiście cała sterta dokumentów dowodzi na tego, że było to działanie ściśle skoordynowane z właścicielem, który za każdym razem, a wystąpień do właścicieli czy do innych instytucji państwa jest bardzo dużo, kilka wystąpień do premiera, do wicepremierów, do ministra energii i tym podobne, no, do parlamentarzystów, nie, bo nie. No i trzeba było kopalnię likwidować, czy kopalnię SFK likwidowała tą kopalnię poprzez zasypanie szybów. Dziś szyby są zasypane do poziomu 900, z poziomu 900 metrów. Kopalnia jest zalewana w tej chwili wodą, bo tych wyrobisk jednak tam było około 40 kilometrów. No, wież szybowych już nie ma, zakładu przeróbczego już nie ma, została tylko szczątkowa bocznica kolejowa i tylko to. Przy okazji jeszcze, wie pan, warto przypomnieć, że kiedy podejmowano decyzję o likwidacji tej kopalni, mnożyły się takie różnego rodzaju wizje o tym, co też to tam w tym miejscu będzie robione. Tak by na całym Śląsku nie było żadnego innego miejsca, tylko to jedno miejsce mogło być miejscem, gdzie będą jakieś inwestycje. Tam miały być produkowane elektrownie, przepraszam, miały być produkowane, proszę pana, lokomotywy wodorowe. Tam miała być elektrownia szczytowo-pompowa. Tam miały być jakieś nowoczesne technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii. No wie pan, no Eldorado, absolutnie Eldorado, no wie pan, no... Dolina, wie pan, Krzemowa w Żorach, prawda? I tu się na nas okazało, że wszystko to jest fikcją. I dzisiejszy program jest taki, ażeby to po prostu, jak wynika z dokumentów, no, że tak powiem, no, w części przeznaczyć na zakład remontowy, co już działa, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale on mógł działać i bez likwidacji kopalni, bo tam po prostu miejsca było bardzo dużo. No i nie tyle. Nic nie powstało, kopalni nie ma, budżet stracił 1 mld zł, Polska nie ma 2 mln ton węgla. I kopalni nie ma. I nie będzie. 700 milionów ton węgla zostało pod ziemią. Wie pan, powiem panu zupełnie szczerze, ja już abstrahuję od sytuacji politycznej, ale proszę pana, z punktu widzenia tylko rachunku ekonomicznego, to jest po prostu zbrodnia na majątku państwa. To jest zbrodnia na majątku państwa. Żadne urządzenie, żadna instalacja, żaden obiekt technologiczny tej kopalni, a przypomnę, były bardzo nowoczesne, istniały niecałe 40 lat, proszę, nie osiągnął pełnej zdolności produkcyjnej. No, ale to już od tego nie jestem ja. Ja jestem jako inżynier, wie pan, tylko zbulwersowany tym stanem rzeczy i zawiedziony, że przyprowadziłem do Polski inwestora, który chciał coś z tego zrobić, przy założeniu, że kopalnia będzie dalej wydobywała, bo to było założenie podstawowe. Po to oferował inwestor 100 milionów dolarów, żeby kopalnia mogła dalej istnieć. No ale istnieć sobie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, dalej wydobywać węgiel. No stało się inaczej, kopalni dzisiaj nie ma. Z tego co wiem, bo pisałem jakieś tam wyjaśnienia, no to Najwyższa Izba Kontroli bada ten temat. No ale co to zmieni, skoro kopalni nie ma? Jakby na przykład PiS sprzedał, powiedzmy, Niemcom tą kopalnię, no to wtedy Polacy by mogli się wkurzyć, a tutaj nikt nie chciał jej sprzedawać, oni chcieli po prostu wynajmować infrastrukturę. Nigdy nie chcieli tej kopalni kupić. Nie chcieli kupić i Niemcy nigdy nie chcieli eksploatować tego złoża. Spółka HMS Berbo AG, która w Polsce założyła spółkę Salesian Coal, proszę pana, występowała o koncesję złoża Orzesze, do którego dostęp chciano uzyskać poprzez przedłużenie wyrobisk podziemnych z kopalni Krupińskiej. I to był cały związek z kopalnią Krupińską, nic więcej. Inni inwestorzy, czyli tenże Tamar i tenże Balamara, chcieli kupić tą kopalnię, no ale też im nie pozwolono.
Ale wie pan, ja jeszcze pamiętam, wie pan, atmosferę tego wszystkiego. Proszę pana, pamiętam protesty związkowców, proszę pana, którzy się sprzeciwiali temu wszystkiemu. No potem dopiero, wie pan, kiedy już, że tak powiem, na oczy przejrzał ówczesny szef Solidarności w kopalni Krupiński, pan Kościuk, razem napisaliśmy obaj, i on, i ja, podpisaliśmy się pod jednym pismem do pana premiera Sasina, żeby wstrzymać tą likwidację tej kopalni. Żeby jeszcze pozwolić na tym kawałku tej istniejącej infrastruktury jednak rozpocząć jakąś działalność, która by służyła udostępnieniu tego sąsiedniego złoża. No na to też nie było zgody. Nie, bo nie. Wie pan, powiem panu szczerze, że takiego zacietrzewienia w temacie ja jeszcze nie widziałem. Oczywiście, przy czym powiem panu zupełnie uczciwie, mimo że tu akurat tak troszkę bym powiedział osobiście, byłem, że tak powiem, włączony w ten temat, bo to była moja doktryna, żeby z tej infrastruktury udostępniać Orzesze. Tak, wie pan, drugi przypadek likwidacji w tym samym trybie, przez tego samego, przez tych samych ludzi, w tym samym przypadku kopalni Makoszowie jest jeszcze bardziej bulwersujący. Bo proszę pana, Makoszowie, myśmy już o tym rozmawiali, to jest, proszę pana, 170 milionów ton węgla, to po pierwsze, bardzo dobrego, zanieczyszczonego 3%, czyli niewymagającego wzbogacenia. Do tego, proszę pana, co jest bardzo istotne, jest to jedna z dwóch niemetanowych kopalń w Polsce. W sytuacji, kiedy właśnie metan stanowi dziś jedno z największych obciążeń finansowych wydobycia węgla, bo tak postanowiła Unia, mimo że nasi europarlamentarzyści wszyscy opowiadali, że z tym zwalczyli. Nie, niczego nie zlikwidowali. To istnieje dalej, tylko mniejsza skala. Wie pan, to istnieje dalej, tylko że jest 2 lata czasu na rozwiązania sprawy i na razie się wszystkim wydaje, że temat jest załatwiony, bo mamy 2 lata czasu. Nie, 2 lata miną i ktoś powie, panowie, pokażcie, co macie zrobione. Także Makoszowy, może dlatego, że w moim Zabrzu, wie pan, ale z Makoszowy jest jeszcze bardziej bulwersującą sytuacją, tym bardziej, że w Makoszowach pojawił się inwestor polski, który chciał tą kopalnię kupić, ale też nawet nie chciano z nim rozmawiać. To już mówimy o kopalni Makoszowej. Dlaczego nie chciano z tym inwestorem polskim rozmawiać? Co ten inwestor polski oferował? Kupno kopalni, która przestała wydobywać. I przeniesienie na siebie kosztów i utrzymania, a potem i likwidacji. Nie, bo nie. Są na to dokumenty. Proszę zauważyć, 23 osoby się zebrały razem w jednym zespole, w tym znakomita większość związkowców, żeby była jasność, z tej kopalni, proszę pana, no i postanowili, że nie dadzą czasu inwestorowi na 1 miesiąc, żeby sobie przejrzał dokumenty. No to wie pan, no bez oglądania dokumentów nikt nie będzie wydawał miliardów złotych. Jeszcze w kopalni kopalnia Krupiński miała instalację do wykorzystania metanu. Tak, no i ta instalacja jest dalej, ponieważ koncesja na eksploatację tego metanu ma PGNiG Termika. To jest taka spółka córka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która uzyskała koncesję, przedłużoną zresztą chyba w roku bieżącym, na wydobycie tego metanu. No i to odmetanowanie polega na tym, że istnieje otwór z powierzchni do złoża, który jak na razie zasilany jest metanem poprzez wypełnianie wyrobisk podziemnych wodą. Więc ta woda niejako wypycha w tej atmosferze kopalnianej ten metan. No ale po pierwsze zmniejsza się dostęp do wyrobisk podziemnych, które emitują metan, a po drugie i ta emisja tego metanu się nie będzie zwiększała, no bo ona była wprost proporcjonalna do ilości odsłoniętego satelizny węglowej, które, co już nie następuje. Także metan jest eksploatowany. Zresztą, gdyby nie był zainstalowany, to istniejąca tam, na tym samym terenie, ciepłownia no nie miałaby być czym zasilana, a ona zasila gminę. Ciepło. W Szczuszcu metan z tej kopalni jest wykorzystywany dla mieszkańców, dla samorządu pod ciepło. Tak. To ciekawe, czyli też idzie wykorzystywać ten metan w ten sposób. Oczywiście, zresztą proszę pana, chcę przypomnieć z całą odpowiedzialnością, że na kopalni Krupiński zainstalowano pierwszą, naprawdę pierwszą nowoczesną w polskim górnictwie instalację odmetanowania złoża.
Dyrektorem był taki pan Józef Gębalczyk, w tym czasie, kiedy ja byłem dyrektorem kopalni Budryk. I on to tam wybudował, uruchamiając kopalnię. Ja zresztą po nim zrobiłem to samo na kopalni Budryk. Ta sama instalacja, ta sama podobna instalacja z tym samym celem to robi. Także wie pan, jak tam się pojawiały jeszcze pół roku temu trwożne informacje o tym, że metan zniszczy polskie górnictwo, no to Krupiński, Budryk, Pniówek, Zofiówka, proszę pana, i inne kopalnie, a zwłaszcza Nowy Wirek na początku, to są wszystko dowody na to, że polskie górnictwo sobie doskonale radzi z metanem, no bo proszę pana, emitujemy go rocznie 800 milionów metrów sześciennych, z tego 40%, proszę pana, zagospodarowujemy, a z tego połowę na energię elektryczną i energię cieplną. No więc ten dylemat jak gdyby technicznie dla polskiego górnictwa nie istnieje, jest tylko kwestia pieniędzy na inwestycje. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że gigantyczna hodowla trzody chlewnej w USA emituje więcej metanu niż polskie kopalnie. No bo taka jest prawda, proszę pana. Już nie mówiąc o emisjach różnego rodzaju, wie pan, no, wyrzutach wulkanicznych i tym podobne rzeczy. Wie pan, no to jest oczywiste, no tak, ale wie pan, ja stale, kiedy słucham o tych uciążliwościach polskich emitentów metanu i w ogóle dwutlenku węgla, wie pan, to się zastanawiam nad tym, jakim trzeba być indolentem, proszę pana, albo jakim trzeba być, wie pan, cynicznym, proszę pana, schizofrenikiem, żeby się uprzeć akurat na ten kawałek gospodarki w Polsce. No, jeżeli pan pozwoli, dwie liczby. W tym roku świat przekroczy 8 miliardów 400 milionów wydobycia węgla. 8 miliardów 400 milionów ton wydobycia węgla. Proszę sobie wyobrazić, Polska ma w tym wydobycia 52 miliony, czyli mniej niż 0,4%. Świat zwiększa wydobycie, świat zwiększa zużycie, a Polska poprzez likwidację tych 52 milionów ton i ich w energetyce ma zbawić ten bilans emisji w świecie. No przecież przyrosty emisji dwutlenku węgla i metanu w świecie są na skalę 12-15% rocznie. A polska emisja to jest 1% Unii Europejskiej. I ten 1% Unii Europejskiej jest na tyle uciążliwy dla świata, że trzeba go zlikwidować. Dla Unii Europejskiej jest chyba uciążliwy bardziej. No wie pan, no proszę pana, nie tylko, bo jak się proszę pana wczytałem w takie dokumenty, a wie pan, no, poza granicami kraju zajmuje się przede wszystkim polityką energetyczną, inwestycjami w górnictwo, no to proszę pana, no czytałem dokumenty, proszę pana, Organizacji Narodów Zjednoczonych o wyznaczeniu celów w postaci zakończenia eksploatacji surowców kopalnych. Zresztą, przepraszam bardzo, nie moja to wprawdzie działka, ale dotyczy energetyki. Nawet papież się w ten sposób wypowiedział, że to ma być cel gospodarczy świata. No jak widać, nie tylko w sprawach wojny, ale w sprawach energetyki papieża nie słuchają.